Moi drodzy, szybka informacja dla Was. W związku z tym, że było już nagrane parę odcinków, zanim opublikowałem pierwszy, to po przeglądnięciu ich wszystkich postanowiliśmy się z Ziemniakiem dość mocno zastosować, a przynajmniej postarać się zastosować do porad oraz Waszych uwag, które tam wypisywaliście. Ale niestety stanie się to dopiero od odcinka 5, ponieważ no po prostu wcześniejsze były już nagrane. Tak więc jeżeli oczekujecie troszeczkę bardziej snajperskiej, porządnej i dokładnej roboty, no to wytrzymajcie do 5 odcinka. A teraz zapraszam do oglądania. Wiaduk Regilino! Albo Relinio, ale to już wiesz, dla amatorów wymównictwo. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Halo, cześć! Czy teraz każda misja się będzie takim debriefingiem zaczynała? Miejmy nadzieję, bo ten las jest piękny. To jest radio, chodź, porozmawiaj. Nie mogę rozmawiać, bo jestem drugim graczem. Bo jesteś frajerem. Ty, on kompas ma. On ma ten kompas z linką, wiesz jak się tego używa? Kompas z linką? O, to taki drucik jest i patrzysz przez to i patrzysz się, w którą stronę się... O, widzisz? On tak robi. Skąd ty znasz? A w sumie czemu mnie to dziwi w ogóle? Stary, ja szukałem geoskrytek, to musiałem wiedzieć, gdzie jest północ, gdzie no południe. Tak. Możemy też gadać z Sofią na przykład. Sofia, wyładniałaś się od ostatniego odcinka. I znowu ciebie nie ma. Ja się tam kryję za nią. I teraz masz, kucnąłem. Pół dupy zza kruka. Już nie mogę wytrzymać, i się ta kamera przełączy. Tak naprawdę to nie jest Sofia, to jesteś ty, przebrany za kobietę. I wiesz, i cię prowadzę przez całą misję, gorzej jak ona kiedyś z nami wyruszy. Wiadukt. Oj. I bioderkiem zarzuciła w boczek. Chyba ty. Nie wychodź z roli. Dobra, widzę, że... A ty, to nam cele dodaje. Dobra, to zanim wyruszymy, to jeszcze pogadajmy z tymi pozostałymi. Bo to nam cel dodało jakiś. Może jakieś informacje dostaniemy. Ten jest zbyt metroseksualny. Bo co, ma włosy do tyłu? Ja też mam włosy do tyłu. Ale ma jeszcze taką szmatkę dookoła. To jest peleryna superbohatera. Mini peleryna, mini superbohatera. No, mniej więcej. Raczej to pasuje. Chichocze. Bo żeby głuchy mógł grać w grę, nie? A widziałeś, jak tam z tyłu się brałem i tam coś siedziałem? nie, przykro mi. brałeś i siedziałeś, kurwa, narkoman. Nie, to jest trzeci ziomek, z którym można pogadać. Jak to ktoś leży? Nie ktoś, coś leży. A no tak, przedmioty jakieś możesz zebrać. Dobra, ostatni ziomek z twoim ukochanym kompasem. Chyba Azjata. Albo i nie? O, rozmawiaj z aniołkiem. Ty, on ma twarz takiego trochę... Taki pół Azjata. No. Ja myślę, że dla realizmu powinni mu dodać za kola i włosy z uszu. Ja myślę, że on ma te włosy, co się sprayem na głowę nakłada. Widziałeś ten filmik na necie? Widziałem. Nie wiem, jak to działa. A potem odkurzaczem to ściągali. Ale chyba sobie nałoży. To wygląda jak zwykły kompas. O, widzisz? Teoria wielkiego wybuchu. A ja zmieniłem, stary, tą broń. Jak podejdziesz do broni, poczekasz chwilę. Tak, wiem, to możesz podmienić broń, domyślam się. Czy ty, ale ty tylko nie pozbywaj się snajperki na przykład. Dobra, nie no, miej snajperkę, bo nie będzie snajper elite, tylko będzie Thompson elite. Nie da się właśnie bez snajperki. Dobrze, o to chodzi. Air Fox. Red Fox. A, nie czytałem. Kryciłem gałą. To ja, nie ty! A nie, ja używam na interfejsie, wiesz? Dobra. Naszym zadaniem tutaj będzie rozwalić działo, ziomek. Dobrze, czy możemy rozpocząć misję? Czyli tak, ja rozpocznę. Czyli co, tym razem robimy tyle, żeby pozwiedzać, czyli robimy wszystko. A nie tak jak poprzednio, że gra nas oszukała i nam zabrała cel, bo chcieliśmy pójść do latarni pozwiedzać. Tak, ja proponuję, chodźmy z wieśmi, bo jest przepiękny krajobraz tutaj, taki wiosenny, letni, rzekłbym. To wiosenny czy letni? Czy może taki późny maj? Wiesz co, powoli jesień jest na horyzoncie, ale jeszcze nie.
Ty, dobra, na razie musimy stąd zleść. Ty, ja zobaczę mapę. Dobra. O, panie, ile tutaj misji mamy. O, Chryste. Zlokalizuj pilota, samolot. Możemy pójść od razu w lewo odbić. Tam mamy parę punktów kontrolnych po drodze. W lewo? Aha. Na mapie. No mapę sobie odpal, to zobaczę wszystko. Zaznaczyłem. Let me zejść. Ty, ale to jest dobre, bo sobie lecisz tak dookoła w sumie i to by nam pasowało. Aha. Żeby patrz, pozwiedzać. Cieniu. Tryb sosny aktywowany. Widzę tylko kamień. Dobra, dobra, chodź, bo to jest wojna. Skoro to jest wojna, to na wojnie trzeba walczyć. Zaraz tutaj przeciwnicy się zlezą i znowu będzie Tivor, możesz mnie podnieść? Enter, zarośla. Dobra, zarośla kryją. No to tyle to wiemy chyba do tej pory. Tylko wiesz, uważaj tak z tym szarżowaniem, bo ja tak czuję, że wiesz, że skoro mamy zabezpieczyć te punkty kontrolne, to oznacza, że tam będą jacyś ludzie, nie? Niekoniecznie. A nie, dobra, będzie puściutko. Może trzeba rozłożyć taśmę. A nie, są ludzie. Damy jakaś czerwona skrzynka. Ty, czekaj, strzelcy jejgerzy? Weterani piechoty wroga koordynują działania lepiej? Aha, dobrze. Czyli jacyś elitarni strzelcy tutaj są. Dobra, to zaplanujmy w takim razie, jak tam się dostać najlepiej. Ty już żeś tam zlazł na dół, ziomek! Zaplanujmy! To jest twoje planowanie! Nie pomogę ci, nie zejdę tam! Nie zejdę tam, ziomek! Żyjesz? Batnym, tak. Coś się zrobił! Zaplanujmy to! A ja widzę, że kropki przeciwników dookoła ciebie, a to zaplanujmy, Jezus Maria. Powiem ci, na wojnie to ja bym się z tobą nie chciał znaleźć, tyle ci powiem. Albo przynajmniej nie w taktycznej sytuacji. Ale dobra, no. Suma summarum chyba damy radę opanować ten punkt. Ja tutaj zdejmuję strzałami w głowę. Oczywiście wszyscy nas tutaj już wyczaili, nie? Ale damy radę, nie? Damy radę. Nie chciałem tego zrobić. Widzę oficera. Strzał w głowę. No nie umiem sobie wycelować. No tak, zbliżenia są fajne. Mi się najbardziej podobają te sytuacje, kiedy nam obu się włącza ten sam killcam. Jest tak, ja się wtedy przyjemne. Najbardziej boję. Dobrze, bój się! Może to cię troszeczkę zniechęci do tych twoich ryzykowych akcji. Stary, zabito Jägera, to czuję się jakbym drinki pił. Tak, to jest taki nowy imprezowy slang, ty stary. Ale zabiłem dzisiaj Jägera. Postrzeliłem gościa w nogę, ale próbuje nas okrążyć, jebaniec. Dobra, chyba uznało, że zabezpieczyliśmy, chociaż ja bym powiem ci... Nie powiedział! O! W wątrobę! Już Jägera nigdy nie wybije. Ej, to jest dobre odniesienie, jest czysto. Może jest czysta? Czysta, tak? Dobra, przeszukajmy tak, sobie tutaj. Widziałem czerwoną skrzynię. Stary, gdybyśmy byli bardziej ambitni, tutaj da się miny pod zwłoki podkładać. God damn it. Dobra, wtedy kamieniami trzeba by było ich bejtować. Dobra, znalazłem notatkę. O, wow! W sumie można przeszukiwać te domy, tutaj mogą być jakieś przydatne rzeczy, ale ja tam bym wolał ciała przeszukiwać, bo nie mają jakieś różne amunicje i tak dalej. Tak. Jak ty przeszukasz ciało, to już twoje ciało jest twoje, w sensie już nie ma więcej? Moje ciało jest od zawsze moje, byłem wiesz na takim seminarium duchownym. Aha, twoje no to ciało, sprawa, aby twoje ciało było twoje, a nie szatana. Rozumiesz, jak to działa. Tak, trzymaj rączki przy sobie, ale nie w kieszeni. Tak, rączki na kordłę. A potem do spania. G43. To jakiś nowy model snajpera. Aparatu? Nie, snajpera. No to ty jak popatrzysz na nią przez chwilę, to ci chyba statystyki pokażesz, byś mógł porównać. No ale ją podniosłem już. Aha, dobra. Ma większe wrażenie, ale ma... O, ja nie mogę, ma strasznie małą szybkostrzelność, nie chcę jej. Impulsywny jest ciebie snajper, widzę. Dobra, przeszukam jeszcze jedno ciało, idziemy dalej. Tam mamy dwa. Jakieś... No to ty też sobie przeszukuj, nie? Grafik służby dostałem. To ty żeś tutaj pomordował, bo ja to strzelałem tamtych, którzy byli bardziej z prawej. Dobra, okej. Dobra, czyli tak ty szukasz ciała, to już nie mam co szukać. Ty, ilu nam tam przeciwników oznaczyło? Dlaczego? To chyba jakieś te informacje wywiadowcze znalazłeś i nam oznaczyło przeciwników, ziom. No to grafik służby. A, no i widzisz, i to się przydało, gad. Ile nam oznaczyło przeciwników? No nie widzisz ich, jak tam patrzysz się w stronę naszego następnego celu, to takie... Takich trzech, żołnierz piechoty. No nie, no, oznaczyło nam siedmiu ludzi. Ja trzech widzę. A ja widzę siedmiu. No to nie wiem, czterech, jak, czterech tam, gdzie jest nasz zabezpiecz punkt kontrolny i trzech jeszcze z prawej.
Ty, na moście ktoś jest? Qualifier. O, o, jak się przestraszyłem! Pomocy! Co, ale patrz jak leci, patrz jak leci. Patrz, i co się stanie? Prosto w oko. O! Got him! O, jak się zesrałem, ja sobie idę obok tego budyneczku, a nagle yeah! To takie głośne jest i takie potężne. To ja ci mówiłem zeszłym razem. Ale że... jeszcze mi się tak nie odpaliło nagle nigdy. Ty, czekaj, tam widzę jakiegoś bombla. Pamiętaj, że mamy lornetkę zawsze, nie? I to też jest jakaś opcja na taki recon. Dobra, okej. Po co ja się w ogóle, kurde, trudzę z mówieniem ci, co można robić, jak ty ewidentnie doskonale wszystko wiesz. No jak widzę przeciwnika, to go zabijam. To jest jakiś radio, ale nie można. Ty, to jest generator też, to mówisz, że ja... O, zróbmy to taktycznie, ja odpalę generator. Czy ty właśnie powiedziałeś, zróbmy to taktycznie? Tak. Dobra, załatwiłem jednego ziomka, strzał w oko. Trzeba uważać na triangulację i często się ruszać z miejsca na miejsce. W ogóle my jesteśmy totalnie jakoś rozdzieleni od siebie. Jesteśmy obok, ja jestem na molo. Chodź z mła popływać, jaka woda dzisiaj ciepła. Dobra, strzał w głowę. Odpaliłem alarm. Usłyszano strzał. To chyba mój strzał. Aha, to są ci podświetleni. No takie obrysy białe jakby przez ściany. Dobra, zaczynam się tutaj srogo zbliżać do jakiejś ich jednostki, miejscówki. Tutaj widzę już jednego kolegę chyba przez krzaki. Uwaga, bang! Strzał w oko. Cholera. Ale nas ty, gościu, stary, gościu jest pod spodem. Zaraz nas totalnie tu wyczają, musimy się streszczać. Ty dostań granat pod nogi. Strzał w oko, dobra. No to uciekaj, stary, od granatu, no. To brzmi nie jak najsensowniejszy pomysł. Nie widziałem. Nie wiedziałeś? Jak to nie wiedziałeś? Ty, to jest Panzerfaust. Panzerfaust? Ten z legendy? Faust? Tak. Tylko, że pancer. Dobra. O! O! Ty, proszę, i zrobiliśmy cel dodatkowy, ziomek. No i o to chodziło, i za każdym razem... Widzę tutaj kolegę. O! Ty, stary, to jest zakopany ten. Zakopane? Miłość w Zakopanem. O kurde, chodź tutaj, pomóż mi. Idę. Patrz na to, co się dzieje. Co się dzieje? Działo. Działo, stary, on... O! Żyje! Ja widzę, to jest jakiś mini czołg! Goni mnie, kurde, co mam zrobić teraz? Trzeba, kurde, granatem jakimś wydupić w niego. Gdzie są jakieś granaty? Trzy. Pod trójką. Wait a second. Przykleję mu granat. Czekaj, bo tutaj się da chyba jakoś strzelić w jakiś odpowiednik, powiedzmy, tego. Granat! Nie da się, nic się nie da z tym zrobić. Nie, no na stówę. Na stówę musi się coś dać. Tylko... Ej, już raz ty, z tego bo idą dostałem. Na nas ziomki, ziomek! Dobra. No ja mam gorszy problem... O! Wbiegł prosto w czółko! Tylko ja mam taki gorszy problem, wiesz jaki? Że za mną ciągle ten czołg podąża. No to musisz tutaj szybko przybiec. Ja tam rzucę granat. Ja rzuciłem już i nic się nie stało. Może, bo rzuciłeś pod niego, może trzeba rzucić na niego. Ja chyba teraz przerzuciłem. Dobra, spróbuję teraz prosto pod niego, o. Stanie się coś? Czy marnuje granaty? Nie, nic mu się nie dzieje. Dobra, to wiesz co, to olać go. Nie będziemy mu, kurde, oferowali naszego zainteresowania, jak on tak nas traktuje. Ja tam palce próbowałem włożyć i go wyciągnąć, ale nie dało się. Myślisz, że tam człowiek siedzi w środku? No nie wiem, no myślisz, że to automatyczne? Jakie to są czasy? Druga wojna. No to stary, to może być automatyczny z człowiekiem w środku i podąża. Okej, dobrze. Dobra, czekaj, nasz kolejny cel, zabezpieczyć punkt kontrolny. To w ogóle było jakiś zniszczy samochód. Gdzie ten samochód się pojechał? On uciekł już, czy... Jakiś jeździł samochód. No jakiś jeździł. A nie, dobra, on się przesunął tam dalej, gdzie mamy umieścić ładunek do kolejnej miejscówki. Chyba chodźmy po skład transportowy nazistów. Tak, chodźmy przed siebie. Damy radę. Jak ich zabijemy, to będą nazi zombie? Ty, idą tutaj. Nie idą, tylko łażą. O! No patrz. O, proszę, jaki kurde snajper. W biegu czy stał w miejscu? W biegu! Płuco. A to tylko prawe, lewe ma. Wiesz, jak zajebiście jest, jak zabijesz dwóch naraz? Wtedy to dopiero jest kilkam. Tylko trzeba się dobrze ustawić do takich, kurde, wyczynów. Na przykład, kurde, tak jak teraz.
Jeden, dwa! Nie podpaliło ci kamery, ale słabo, a dwóch naraz zabiłem. Jednym strzałem. Jeden nie zdążyłem ci go zabić. Ty pałąku jeden. Słuchaj, będzie dużo jeszcze takich możliwości, ja tu przeszukuję siano. No ja mam nadzieję, ty czekaj, bo oni się tam strasznie zbierają. W ogóle mamy totalnie niekomfortową pozycję, bo jesteśmy niżej. Ale dobra, nie striangulują nas teraz tak łatwo. Tylko nie możemy podejść od tej strony, bo nas totalnie wyłapią. Chodźmy od strony dobra, tej drogi jakby. Znalazłem apteczkę. Chcesz? Okay. Bo nie mogę podnieść. Bo wiesz co, uleczę się, bo ja mam bardzo mało życia. No ja mam akurat dużo życia. Dobra, wróg prowadzi poszukiwania, ale na razie jesteśmy Gucci. Trzeba się Gucci, trochę... Gucci gang, Gucci, Gucci, Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci gang. Nie, tylko Króci gang, ja ci powiem. Tylko Króci gang. Króci gang! Dobra, widzę tam paru kolegów i czy to nie jest ten samochód? Nie, to nie jest ten samochód, który mam zniszczyć. Przeszukałeś te ciała? Nie, nie przeszukałem, bo już podszedłem dalej, żeby gości tutaj ciachać. Taki jest teraz mój cel. I mam dobra. Już jednego na celowniku. No właśnie tego! A ja chciałem poczekać, wiesz? Chciałem poczekać, aż normalnie wiesz. O! Jesus! Drugiego jeszcze? Nie. Chciałem poczekać, szczerze mówiąc, aż będę miał okazję wystrzelić, kiedy jest jakiś głośny odgłos. Ale czemu ja w ogóle jeszcze żyję w jakiejś łudzie, że my będziemy się tak profesjonalnie tą grą zajmować? W końcu tu chodzi o fan i snajperstwo. Zabito żołnierza piechoty. Co teraz? Pojedynek robimy, co? Pojedynkować się chcesz. No dobra. Pojedynkować. Kto więcej, wiesz, zabije w jednej misji. Ale to byśmy musieli zacząć od początku. Nie. Możemy na przykład... No nie, bo jesteś dalej. Oj tam. Ten samochód się zabija, tu jest jakiś cel. Właśnie, samochody da się ten... Nie, tutaj naszym celem jest co? Zabezpieczyć punkt kontrolny, czyli co? Ktoś tu jeszcze żyje? Zniszcz skład transportowy. Czyli te samochody? Czekaj, bo ja chcę roz... Ty, czekaj, tylko kurde. Ja alarm. O kurde, dzięki. Powiem ci, to właśnie rozważałem ostrzeżenie cię, ale bardziej wygrała chęć sprawdzenia. O, nie! Dawaj. Nie, bo mnie jeszcze zabije, wtedy to już będzie cienko. Dobra, możesz strzelić w bak samochodu, który się na czerwono podświetla, jak wycelujesz. I to ci mówi ten, jak w bak strzelisz, to eksploduje samochód. Strzel w ten samochód, aha, tutaj na środku, ze snajperki. Tylko się odsuń trochę. Na czerwono się podświetla. O, to można... No właśnie, można było ich tak zamordować, nie? Tylko ja nie byłem pewien, gdzie są baki tych samochodów, szczerze mówiąc. Poczekaj, ilu mamy tam zaznaczonych ziomeczków? Kolejne informacje znalazłeś? Nie, właśnie, nie znalazłem. Czekam na ciebie. No to skąd my dostaliśmy zaznaczenie tamtych kolegów? Ktoś nie z nas wiem. Musiał coś podnieść, to może ja! Nie, może ty. A byłeś taki czysto. Nie wiem. Dobra. Ty, ktoś mnie zaczyna zauważać chyba. Tak, zaczyna mnie ktoś zauważać. Ale skąd? To jest samochód jakiś automatyczny! Jezus, jak go zniszczyć? O! Wow! Nie, jebany! Co on zrobił? Ej, stary, bo mi się na czerwono podświetliło. No i widzisz, i to jest ta czysta przyjemność grania na niższym poziomie trudności niż realistyczny. Jest po prostu pure fun. Chcesz pokazać? Patrz. A można patrz też... To, patrz to, można patrz też... Obserwuj ten samochód. Trzeba było zapalnikiem czasowym. Nie, ja strzeliłem w twój ładunek. Pytanie, czy teraz ja dostałem profit za to, że ten samochód wybuchł? Po 1000 expa powinniśmy byli dostać, a nie? To chyba za misję, nie? A ja dostałem jeszcze jakieś 200 za coś. Czekaj, zanim... Dobra. Co? Why do I even try? Chciałem powiedzieć, zanim zaczniesz strzelać, kurde! Ale dobra, no już pomijmy temat. Gdzie tam jest samochód, który można by wysadzić tak pięknie? Są też ludzie, których można by pięknie postrzelić, jak tylko uda mi się w niego wycelować. Ale będzie zbliżenie. Ja tutaj znalazłem nowe notatki. Więcej granatów. On miał słuchawki na sobie. Najdalszy strzał, 181 metrów. No miał słuchawki, bo chyba był jakimś dyspozytorem, dlatego stwierdziłem, że warto by go zabić. Najdalszy strzał, 115. 118,6. Pogromca oznaczonych dostałem właśnie jakieś osiągnięcie. O! Aż czarno-biała mi się gra zrobiła! Pod takim wrażeniem deweloperzy są moich umiejętności. Nie wyrobiła grafika na renderowanie koloru. Kolory? A na co to komu? Eksplozja? Eksplozja. To mogło przyciągnąć uwagę.
ciężarówka zniszczona. Stary, ja się bawię tutaj jak w takiej typowej grze, gdzie robisz różne rzeczy, żeby expa tylko zdobywać. Jakieś takie kombosy i tak dalej. Strzel w ciężarówkę, tyle expa i potem jeszcze combo, bo wybuchnie jeszcze coś tam. Hadong! Ty, ile ja expa tutaj zdobywam za jakieś bonusowe wyzwania, goddammit. I kolejna eksplozja. Myślałem, że przestrzelę się. No ale hej, no. Robimy snajperską robotę. Jesteśmy zajebiście daleko. Nikt nie wie, skąd nadchodzi śmierć. Oboje jesteśmy ustawieni trochę inaczej. Ty chyba... Znaczy, mnie wykryli przed chwilą, ale... Proszę bardzo. A wiesz o tym, że ja też dostaję chyba? Tak, no ja dostaję z prawej. No i dobrze. No i gi. Ale pięknie wszystko tutaj eksploduje. O Jezu, co za zabawa. Tam jakiś safe jest jeszcze z prawej. Dobra, chyba dużo ludzi tutaj zamordowaliśmy, mam takie wrażenie. Co mamy tutaj dokładnie zrobić? Umieścić jakiś ładunek. Tak, przy safe chyba. Tam safe jest, tak? Nie, nie przy safe, gdzie indziej. Tutaj mam. Dobra, uciekaj, 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 bo to może być dobry boom. Czemu uciekaj? Jaki dobry boom? W co ty chcesz strzelić? Podłożyłem ten ładunek. Aha, dobra, to jakiś bunkier jest. O, bunkier! Bunkier. No. No jak ładnie. Maksymalne tętno mi wzrosło. Od ostatniego odcinka znacznie więcej rzeczy się nauczyłem. Dobrze. Aha, dobra, ja podkładam... Ja używam kodu, żeby otworzyć kurde safe. I co w safe'ie? Amunicja, amunicja, pierdoły. No takie raczej użytkowe rzeczy niż jakieś takie super tajemnice. Dobra, okej. Okay. To jeszcze poprzeszukuję, czy nie ma znajdziek może w jakimś domku tutaj. Teraz musimy tam to jebitne działo zniszczyć. Ja obstawiam, że tam będą jacyś przeciwnicy. To jest nasz cel ostateczny, tylko czy jak my to teraz rozwalimy, to jakby czy nam nie zakończy misji. Tak więc czy nie lepiej by było się teraz oddalić troszeczkę i zrobić tą misję, która jest na środku, czyli zlokalizuj pilota. Dobra, ja sobie wejdę tylko na wieżę i zobaczę, co tutaj mają. Ja już tam widzę, kurde, przeciwników, dlatego ich oznaczam. O, nie! Dobra, prawie mnie snajper zauważył. O, goddammit, to było niemiłe. A tam są, kurde, snajperzy jebańce. Już, prawie, prawie. Nie strzelaj tutaj, co ja mówiłem, żeby pójść gdzie indziej? No tak, ale to... Aha, bo jak zniszczymy, to wystarczy, że strzelimy w to czerwone chyba. Dobra, okej, okay, to nic, to weźmy ich, załatwmy tam. Na przykład taką piękną eksplozją. O, takim strzałem w płuco. Albo na przykład takim pięknym headshotem, jak się wychyli. O. No dobra, okej. Okay. W sumie dobrym pomysłem było ich zabicie, bo oni ciągle nas obserwowali, a tak to mamy wolną rękę, żeby się tu teraz poruszać. Tylko nie wysadzajmy tego działa, które tam jest, bo to nam może zakończyć misję tak chamsko. Dobra, ja sobie jeszcze wejdę do tego domku tutaj i zobaczę, co się tutaj dzieje. Podnieś. Dobrze, ziemniaku, zrób rekonesans. 6, 4, 3, 2, 1, kody 5. Idziemy na razie na środek znaleźć pana pilota. Tylko czy my tędy przejdziemy? Przejdziemy. Panie pilocie, Dobra, damy radę, tylko nie spadnij w przepaść. O, jesteś obok, dobra. Ty się chowasz w moich teksturach, ziomej. Co my tutaj mamy? Silniki. Widzisz. Gdybyśmy grali na wyższym poziomie trudności, to absolutnie by nie przeszło to, co my teraz odwalamy. Dobra, to kolejne postanowienie, kolejna misja na wyższym poziomie. To jest jakaś myśl. Czekaj. Zanim zaczniesz strzelać, daj mi kurde zrobić chociaż raz to, co lubię robić, czyli polokalizować przeciwników binoklami. Ty też to porób, pooznaczaj. No właśnie oznaczam, jeden mi się schował. Bo ja szczerze mówiąc jestem mega kurde jara mnie zawsze rekonesansu robienie w takich grach, a potem działanie zgodnie z planem. Znaczy przy naszej dwójce to trudne do wykonania, bo po prostu mordujemy wszystkich na totalnej pale. Ale chociaż taki jakby posmak tej taktyki tutaj, żeby był. To czasem się dzieje tak, że możesz, musisz przytrzymać na chwilę, żeby zaznaczyło z kółeczkiem jakby. A po co zaznaczać z kółeczkiem w ogóle? Nie wiem. Widzisz, ja tak zaznaczyłem. Czech jest z kółeczkiem, ja to jest z kółeczkiem. No dobra, widzę, co tam robisz. Dobra, no to ja też mogę przytrzymywać. To chyba coraz więcej jakby informacji o nich nam daje. Takie mam wrażenie.
Tak, ten się nazywa Alex Stam, zwerbowany w 1938 roku. A nie musisz nawet przytrzymywać, wystarczy, że myszkę będziesz miał na niego nakierowaną przez dłużej. O kurde, ktoś coś zaczął zauważać. Oni mogą mieć, znaczy oni też mają tam gościa z binoklami, on jest tam nawet zaznaczony, ja myślę, że warto by było się go pozbyć. Dobra. Oznaczam obiekt wybuchowy, to można jakoś fajnie wykorzystać. Zabijamy go? Czysto. Otoczenie to też broń. Którego tego z tym? Z binoklami. To... Naprawdę fajną, czystą pozycję. Fajnie, znaczy no... Pożegnałem się już z myślą zabijania tych ludzi tak, żeby oni sami się nie zorientowali, że ich koledzy giną. Więc można jeszcze w sumie... Tutaj na górze jest trzech ziomków, tylko jeden chodzi za tym. Czekaj, ja podejdę bliżej ciebie, żebyśmy mieli bardziej podobną tą perspektywę. On się zastrzony za tchórzostwo nad Somą, próbuje uratować honor rodziny. Żołnierz piechoty, on będzie waleczny. Edward Patzinger. Pancinger, w jego brzuchu tkwi szrapnel. Obawia się, że powoli go to wykończy. Oj, panie Ewaldzie, coś innego cię zaraz wykończy. Ale to jeszcze wrócimy do tego tematu. Dobra, tutaj jakiś pani tak Jäger. Tak jak w Watch Dogsach. Ty. Jannik Metternich. Znalazł stary talerz, który jego zdaniem pochodzi z czasów rzymskich. To są te złodziejstwo wojenne, nie? Oto ty tu jesteś. Cześć. Dobra. Nie zasłaniałem ci. Dużo tych ludzi tutaj jest, ale damy radę, zabijemy wszystkich. Nie mam uważaj, że przed nami ziomki są. Ty, jedzie coś, ściągamy? Jak jedzie? Gdzie ja już nie, bo był głos, był ten dźwięcznik. Czekaj, bo oni cię tam... Uważaj. Oni cię zaraz, stary, nie tylko usłyszą, ale zobaczą i cały ten pieprzony obóz będziemy mieli na kurde, na nas. You fantasiert! Tut mir leid. Es gunes. No widzę tych dwóch gości, widzę, ale tutaj jest... To tych na dole z pistoletu ściągnijmy. Tutaj jeszcze trzeci idzie. Czy ten trzeci nie idzie zaraz tutaj obok nas, jakby na naszym poziomie? Czy mi się padłem. Wydaje? Jak padłeś? Padłem. Na ziemię? Zabij trzeciego, bo tamten nie zauważył. Gdzie jest trzeci? Dobra, widzę go. Pistoletu. No i żeś mi go strzelił, padł na kolano i nie mogę go trafić. Dobra, idzie gościu na górze, prawa strona, dwóch, ziomeczku. Jeden na pierwszym planie, drugi na drugim. Oznaczyłeś? Oznaczyłem. Jeszcze jeden z prawej jest. Widzę go. Gdzie tam jeszcze jeden żołnierz z prawej? Zaznaczyłem. Ty masz jakąś lepszą perspektywę. Patrz, ja mam propozycję. Postrzelić tam ten samochód, żeby on eksplodował, to przyciągnie ich uwagę. Dobra. Wziąłem mateczkę. Wykonaj misję. Czekaj, lewa strona jeszcze jest ziomek. Czemu ty do mnie na voice chacie gadasz? Jak mówię... Halo. No, jakiegoś binda musisz mieć. Halo. Kurczybyk. Nie, why you do this? Dobra. Układ sterowania. Klawiatura i mysz. Ziemiak, możemy się podzielić na dwa obozy. Ty zrobisz front szturmowy i będziesz bardziej z przodu, a ja będę się bardziej krył tutaj i na przykład cię wspierał jako snajper. Dobra. Tylko poczekaj chwilę. Ty, czemu ten dwojszad jest teraz włączony cały kurde czas? Poczekaj. Muszę znaleźć gdzieś dwojszad. God damn it. Nie mogę znaleźć. To może wciśnij to, co wcisnąłeś, żeby go... rozmowa, czat głosowy V. Jezus Maria. Halo? Takie echo, dobra, już jest lepiej. A ja widzę coraz bardziej... Nie, to nie, czekaj, wody sobie... Wciąż mi słychać? Tak. Halo. Boże. Strzelaj może do nich, co? No, to chyba lepszy plan. Dobra, to ja strzelam w tą ciężarówkę, żeby tam wybuch był. Czekaj, G. Halo. O! Zaczynam akcję! O, jakim zbliżeniem? Jak między drzewami! I zru! Musnął, patrz jak się wbił tam, już po nim. Idealnie. Ciężarówka zniszczona. No i oni tutaj mogą triangulacją nas znaleźć, ale może nie będzie aż tak źle. Jeb, samochód. Wydaje mi się, że zostałem wykryty i strzelał do mnie paru ziomeczków.
No jest też takie prawdopodobieństwo, bo mimo wszystko oni nie muszą cię widzieć. Oni cię namierzą po tym, skąd dochodzą strzały. Dlatego ta gra tak propsuje przemieszczanie się częste. O, wychyl, wychyl. O, wychylił! Dobrze, dobrze. No i tutaj miejscami totalnie znają naszą pozycję. Ale ja widzę beczkę. Beczka sru! No i przeżyli to! Wszyscy trzej. Bullshit. Czekaj, ja się tutaj trochę przesunę za dal... O! O Jezus, ale... Ale się przestraszył. No tak, tak nagle się wybija z rytmu. Oła! O, jak mnie ktoś postrzelił. A, dobra, widzę nawet kto. Ale wiesz co, lepsze... Ty flary dostałem. Co to jest? Flary? Tak, flara. Czy to Moździerz? Tak. O Chryste, to gorzej. Jak się przeraziłem, Moździerz. Damy radę. Damy radę, ja tutaj... Ale nagle coś, jakiś fajny kolorowy dymek, nie? A tu patrzę, to... O, kojojoj, kolorowy dymek. Kolorowy dymek, Dobra, dobra, będzie dobrze, coś będzie dobrze. Goście z... O! Jak ze schodów słuchaj, ładnie schodził. Ja się spróbuję przetriarana. Przetriarana. Dawaj. O, jak dostał w pipę. I w głowę. Jak to żyje? O nie, ten znowu, kolejna flara. No czemu nie trafiam? Czemu nie trafiałem? O Boże, ty, podeszli mnie tutaj! O Jezus, będzie źle zaraz. Muszę uciekać, Tak, 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 wiem. Przemieszczam się w pizdu. Czy jesteś w stanie mi ich oznaczyć, gdzie oni są? Bo ja ze swojej pozycji zero kontaktu. Powiem ci, no... Mogę do nich strzelać od razu, bo teraz to oznaczanie to nie wiem jak duży ma sens. Teraz to już trzeba ich kurde mordować od razu, a nie tylko oznaczać. Ale widzę gdzie ty jesteś. Szczerze nie jest mi łatwo powiedzieć czy ty masz tam 300 czy nie. Bo... No nie wiem, oni się ciągle przemieszczają, trudno ich wypatrzeć. Te drzewa tutaj, ten las to jest dobry teren do unikania wroga. Dobra, zabiłem żołnierza. Za dużo biega mam, za wysokie tętno, nie wyrabiam z tym, z celowaniem. O! Uch, ale żebym się przestraszył, patrzę na pelaszkę. Przez ucho do oka. Z ucha do oka? Z ucha do oka. Ja stary podłożę minę w takim razie. Dobra, okej. Wielu już nie żyje, już nie został żaden oznaczony. Więc jedynie zostali ci, którzy nas totalnie zaskoczą i zastrzelą w plecy. Więc spoko. Dam radę. Dobra, idę do ciebie. Tylko pamiętaj, tutaj pułapkę rozkładam zaraz przy domku. A to ja mam nadzieję, że twoje pułapki nie mogą mnie zranić. To by było dość inteligentne. No, nie byłbym tego taki pewien. Znajdź zestrzelonego amerykańskiego pilota. Uważaj, to jest popka. Powlazłeś na nią. Ale nic mi nie stało, widzisz? No to kurde, nie poinformowałeś mnie dokładnie, gdzie jest ta pułapka. Biegłeś za szybko, mogłeś zapytać. R podnieść. Pamiętaj, jest. Biuletyn partyzantów znalazłem. Dobra, ja tutaj troszeczkę... Jest jeszcze ziomek. Troszeczkę zgarniam. No pewnie ich tutaj jeszcze paru będzie. Ale generalnie udało się wyczyścić obóz. Pójdę bardziej ktoś górą. Wykrył mnie ktoś na... O, widzę, wiatr. Biegną tam, biegną, stary. Od kurde rzeki. W pizdu ich tam biegnie. Ojej. Ojej. Dobra, tam... Właśnie stamtąd ich biegnie paru, niestety. Wiesz co, ja sobie wejdę tam wyżej, przynajmniej spróbuję na ten taki jakby... No ten wyższy teren tutaj, gdzie są te domki wyżej. Dobra, idą. I spróbuję stamtąd ci wsparcie robić. Może mi się to uda, mam nadzieję. Rzuciłem granat. Dobra. Przesuwam się dalej. O! O kurde! Ale żółć się wlała. No, powiedz ci, hardkorowe to było. Ty! Teraz stamtąd będą nadchodzić. Oh shit, boy. Teraz mają mnie totalnie na widoku. Ty, mówią o nas w radiu, stary. Dwóch snajperów. To dobrze. Będą suby. Będą suby. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam. T-Volt wrzuca regularnie nagrania z gier, które sprawiają mu radość podczas grania. Wow, i stąd bierze się tyle radosnych sytuacji, takich jak strzał w głowę, rozwalenie tętnicy, wykrwawienie się na śmierć. To jest czysto już, czy nie jest jeszcze czysto już? A czy dostaliśmy komunikat? Nie. To
wyciągaj krótki karabin i chodź. Tam krótki karabin, trzeba znaleźć tego zestrzelonego pilota, nie mam pojęcia gdzie on jest, może w tym kościele. Ty tam szukaj gdzie szukasz, a ja będę też szukał, tylko że w innych miejscach. Tak, tu, że ja jestem poza jakby tym obszarem, ale wyjdę sobie na balkonik, bo widzę, że tam jest jakiś ziomek. Tu ten ziomek jest na górze, nie jestem w stanie go dojrzeć. Gdzie jesteś, pilocie? Tam gdzie dziura w samolocie. Stary, dzisiaj widziałem streama na Facebooku. Dotyczył on palącego się samolotu i oglądało go 120 tysięcy ludzi, ale trafiłem tylko na moment, jak parę osób sobie zjeżdżało po zjeżdżalni, bo on palił się na lotnisku. Aha, ktoś streamował płonący samolot. Tak, to z lotniska. Okej. Okay. Aha, czyli to było takie w miarę bezpieczne. No. No tak, póki nic nie wybuchło, ale ktoś przerwał streama, więc nie wiem, czy wybuchło, dobra, czy nie. Dobra, w miarę nas zgubili. O, zdjąłeś go? Dobrze. Tak, tak, bo postanowiłem, że... Najcieniej pod latarnią, znajdź zestrzelonego, o ja. No właśnie trzeba tego pilota... Ty, chodź do mnie. Znalazłeś? Chodź do mnie, no chodź stary do mnie, ja też jestem przerażony. Dobra, idę. Ty mi nie mówiłeś, że w tej grze będą takie rzeczy. Ty byłem w tym cholernym kościele, nie zauważyłem go najwyraźniej, typowo. Jak stary, znalazłem papierosy. Tak to wyglądało, albo to była amunicja, ale widzisz, ojej, to? Ojej. Ktoś tu leży. Odzyskano materiały. Pistolet i papierosy. Dobra, pistolet. Ja muszę przeszukać paru gości, bo troszeczkę mi brak amunicji. Ja tam podejdę, gdzie ich zabijałem teraz. Zostanie jeden cel poboczny i potem można cisnąć dalej. Jestem za, podoba mi się ta gra. Mam nadzieję, że... Wiesz? Dobrze. O to chodzi. Ty, biegnie ktoś. Zaraz wyjdą zza tego... Nie, przejdą przez budynek. O, jebańce. Zabito żołnierza. Gdzie kolejny? O nie, wykryto mnie. Shit. Skąd wy przybiegacie, kurde? Spokojnie, I got your cover. O, dobrze. Dobra, załatwiłem tych dwóch, no ale biegną oczywiście kolejni. Ty ich masz zaznaczonych jakoś na mapie? No tak, czerwone kropki mi się na minimapie pojawiają. A tutaj. Ojej! Dobra. Byłeś pierwszy. Najwyraźniej. Tylko mam trochę właśnie mało amunicji. Zastanawiam się, czy znajdę na nich jakąkolwiek, bo niektórzy biegają z karabinami takimi wyborowymi, a niektórzy biegają po prostu z... Ała! Z automatycznymi. Ej, powiem ci, że najwięcej sprawiałem... O, w serce. No. Najbardziej strzał w serce. Jak zwierzyny. Najbardziej, stary, najbardziej, o jeszcze jeden biegnie, najbardziej mi się podoba to, żeby zabijać ich, ty on się schował w krzakach. Idziemy w tamtą stronę, więc akurat. Kiedy, stary, zabijam kogoś i tobie się odpala cutscenka. No tak, no tak, satysfakcja. Oj, tutaj w krzaczkach jeden był. Ja też z nich teraz nie znajduję amunicji. Znalazłem, kurczę, dużo i już nie mam dużo. A to, żeby znaleźć zwykłą amunicję, to nie trzeba przeszukiwać, zauważyłem, bo wystarczy przejść po nich i ją też ci znajduje. A. Tak, tak, tak. Przeszukiwanie jest do chyba takich poważniejszych rzeczy, mam wrażenie. Chyba, poznaczmy sobie ich. Ty. Dobra, już mnie ktoś zaczął zauważać. Wiesz, jaki jest plus bycia zauważonym? Pokazuję ci przeciwników na minimapie. No to jest jeden. To jest jakiś oficer. Pułkownik cierpi na chronicznie oślepiające migreny, więc on może być mniejszym problemem. Czy ty właśnie tak odpaliłeś coś? Tak. Zabiłem jednego gościa, bo biegł prosto na mnie, tak więc nie miałem już większego wyboru. Czy on nie wie, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu? Co? Tak mi zawsze mówili. Znowu przerażenie. O, prosto, idealnie w środek głowy to poszło. Dobra, strzelają do mnie, ale chyba to przeżyję. Ty, Jezus, już myślałem, że to jakiś Rambo przyszedł. Nie, to ziemniak. Odpala automat i zachodzi od pleców. Nice. Ale faktycznie, można by kolejne misje zagrać już na wyższym poziomie trudności. Zniszczyć trzeba wrak. Dobra. Ziemniak, skoro ja ci odebrałem przedtem przyjemność, strzel w ładunek wybuchowy na wraku. Jest tam gdzie z boku. Nie z tego boku. Z tamtego boku? Mhm. Ojej! No. Ja, Boże. Fascynujące.
Nie, mi się najbardziej tutaj podoba las. Przez ostatnie dni praktycznie cały czas siedzę, coś filmuję, montuję, składam, przekładam. I w ogóle z domu nie wychodzę. Nie widziałem, że świat może być tak piękny, jak ta gra. dobra, czy tutaj myślisz, jest... że takie lasy istnieją naprawdę? No myślę, że tak, powiem ci. Świat jest większy. Się przejdę. Ty, tu jest jakiś tajemny tunel. Chodź do tunelu. Tajemny już, tunel. Już. Tunel tajemny. On nas zaprowadzi na tyły tego miejsca z działem, stary. To będzie to. Już. Jeszcze jeden gościu, muszę go oznaczyć tylko. Żeby mieć pewność, gdzie oni są. Idzie. Chyba dwóch ziomeczków widziałem. Biegnę do ciebie. Czekaj. Byłem kiedyś w takim podobnym lesie i on był blisko Olkusza. O, ja nie mogę! Musiałem. Cudowny strzał. Dobra, no to teraz chodźmy do tego tunelu. Jak zobaczyłem, że ich oznaczasz, to miałem powiedzieć, ale po co oznaczać, jak można zabić? Ale niestety, ale stwierdziłem, że mogę to wykorzystać. Ambicja chwyciła. Na moją korzyść. Szlak. Stary, teraz będziemy na... Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest takie dobre położenie. Będziemy idealnie na tyłach tego całego kompleksu z działem. Pytanie, ilu tutaj jeszcze przeciwników jest? Dobra, ty tam sobie strzelasz. Tak, próbuję go zabić. Jak już jest oznaczony, to w takim razie... Oznaczenie oznacza śmierć. Wsi spokojna, wsi wesoła, jak tu miło. 201,8 metra, panie. No i ładnie. Ty wiesz, no, że jest takie osiągnięcie, jak trzymaj się na dystans? No to myślałem się. Z Skyrima? Czemu? Ty mi się robi coraz ciemniejszy obraz, jak biegnę. Czy to jest niedotlenienie? Tak. A to może być. Nie to, mam to na co dzień. Ty, co ja tutaj widzę? Przeciwników! Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Przy samym dziale jakiś nie ma? Jak... O, pali się samochód, chyba wybuchnie. Co? A zacznę strzelać w jakiś samochód. Nie ma co niszczyć wybuchu. Losowych samochodów. Dlaczego nie? A może są osiągnięcia, a może są achievementy. No widzisz? Pewnie, czysto. Może samochód już walił. Jestem w sumie prawie pewien, że są. Dobra, ładunek musimy... Jak to pięknie wygląda. Ja sobie tutaj oznaczam spokojnie, staram się być taki... A ty myślisz, że ty strzelasz już. Nie, staram się być taki taktivolt. A to chyba ziemniak przed lordetkę mi wskakuje i... YOLO! Jeden strzał, drugi! God damn it. No nie trafiłem, no, god damn it. No. Czekaj, czy to działo, to nie jest ten ostatni nasz punkt, tak, jaki musimy wykonać? Tak, to już jest finał. O! Musnęła go po czaszce kula. Ty, biegną do nas z tych budynków, trzeba uważać. O! Jak w biegu go zdjąłem pięknie. Ten też oberwał. Dobra, powinniśmy być raczej Gucci, mam wrażenie. Tylko ja mam bardzo mało amunicji. Mam łącznie 8 pocisków. Stary, czołg biegnie do nas. Jak to czołg? Gościu z czołgu strzelał. Trzeba iść dołem w takim razie, nie pójdziemy tamtędy. Chociaż biegną stamtąd przeciwnicy. No biegną i czołg mają, stary. Nie wiem, czy ty chcesz to widzieć. Ja już go widziałem, spokojnie. Pogodziłem się z tą myślą i teraz już zastanawiam się, jak obejść tą sytuację. Maczek, spojrzysz z lornetki, da się go zabić. Maczek, ma słabe punkty oznaczone? Tak, zabito kierowcę. A, no tak, kierowcę przecież można zabić. Ja ciągle się zastanawiam, gdzie on ma słaby punkt, żeby... żeby eksplodował. Szczeliny. Jaki fajny jest jeszcze ten prześwit tego. No. Prześwit samego czołgu pokazuje. Ała. Won. W ogóle wydaje mi się, że na tym poziomie trudności, co jest haniebne, nie ma opadu pocisków. Tak, nie można polizać stary palca. Wiesz? Po co ci lizanie palca w grze snajdersie? Żeby widzieć, skąd wiatr, kurde, leci, no. A, to wiatr to jest jeszcze całkiem inna rzecz. No dobra, sobie tam niszczysz, trzeba teraz pójść i wysadzić to gunwo. A wiesz, że czołg też można wysadzić?
No tak, mówiłem ci, że ja zawsze przy czołgach staram się przyglądać, co tam można strzelić, jakiś bak na przykład paliwa, żeby go wysadzić. A ty akurat zabijasz tych kierowców i ja ciągle zapominam, że przecież da się też kierowcę zabić. Dobra, to tak chyba nikogo nie ma. Tak mi się wydaje. Więc idę podłożyć ten ładunek, a ty się tam bawię, jak chcesz. Ja właśnie robię. Robię cele misji pobocznej i wspólne. Jakie cele misji pobocznej? Zrób rozpierdol? O, dobra, no widzę. Tak. Tutaj, podłóż ładunek. Czas się ruszyć. Dobra, dobra. Strasznie skomplikowane tutaj te rusztowania sobie pobudowali. Ale dobra, damy radę. Tu. Kurde, tętno rośnie. Nie jestem pewien, czy w poprzedniej części... W poprzedniej części w ogóle, wydaje mi się, nie było tych takich super slow motion. Mam nowego partnera do koopa. od sukwo. Jak możesz. Ty, a wrzućmy ich w przepaść. No to rzucaj. Idę, patrz, chodź. Patrz na mnie, patrz. No czekaj. Próbuję lepsze miejsce na widowni zająć. U góry. Dobra, jest, widzę. Uwaga, pchnięcie Niemcem. O, cudowne. Ale nie spadł na sam, dół, podbijał się. Czekaj, dobra, bo ja się muszę trochę inaczej ustawić. Patrz na mnie. O! Nie, Jezus, pomocy. Maria. Ale życie straciłem. Nie, tylko wybuchło mi w nogę. A mogłeś umrzeć. A mogę umrzeć. W poprzednim Sniper Elite chyba w ogóle nie było tych takich spowolnionych rentgenów z dystansu. To w tej części stwierdzili, że muszą być i teraz jak ja strzelę, to tobie się aktywuje i vice versa. To tyle się cieszę, że zrobili. No tak, ale czasem ja mam tak, że ja mam zwolnienie i nie mam nic się. No tak, tak, ale w poprzednim snajperze to jakby miałeś tylko swoje zwolnienia. W sensie w ogóle nie widziałeś na przykład. Tak, wyłącznie, to teraz się można straszyć. I nie było w ogóle zwolnień. Dobra, jebać, wysadzał ten most. O, moja piękna facjata przystojna. Sru! No jak oko Saurona właśnie teraz wziąłeś. To już umierające oko Saurona. Budziłeś te najgorsze zła, jakie były ukryte w tym diabelskim moście. Nic dziwnego, że psy z niego skakały. Bo wiesz, jest taki diabelski most, że tam psy wchodzą i się zabijają. Co? No, nie słyszałem. To jakieś ciekawostki oglądałem i potem znalazłem, że jest coś takiego i... 5 najciekawszych mostów na świecie. Coś w tym stylu. Ta-da-da-da-ra-ra-ra. Udało się. No masz więcej zabitych, to prawda. O, tak. Nie, ale ustalmy tak. No. Od teraz nie rywalizujemy, tylko współpracujemy, bo będziemy grać na trudnym poziomie. Nie na trudnym, na średnim. Wystarczy. Ale ja mam nadal wyższą celność, zauważalnie. Ale patrz, jak się przebiłem w najdalszym strzale, stanąłem no, kroczek za... 1,8 m, god damn it. Kontynuuj, jak tam mój level przynajmniej. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Tak, myślę, że było miło. Jak się podobało, łapka w górę, obczajcie ziemniaka, chociaż pewnie już go znacie. Koniec.